Serdecznie witamy w Bielsku Białej. Bardzo dziękuję za to gorące przyjęcie. Takie naprawdę wzruszające. Nie spodziewałem się, że Państwo zaszczycicie mnie swoją obecnością aż tak ogromną. Bardzo jestem za to wdzięczny. To ogromnie wzruszające. Bardzo dziękuję też mamie mojego serdecznego przyjaciela Mariusza Hanzlika, z którym razem pracowaliśmy w kancelarii pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. Mariusz był zawsze zaprzysięgłym kibicem Podbeskidzia. Zawsze mi o tym opowiadał i zawsze chciał mnie zabrać na mecz Podbeskidzia, tylko nam tak schodziło i to zawsze było mówione, a pojedziemy gdzieś tutaj z panem prezydentem, to się wybierzemy. No nie udało nam się na ten mecz dotrzeć razem, ale bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj tutaj u Państwa w jego Bielsku Białej, w jego mieście. Jeżeli prezydent jest wybrany przez Polaków wszędzie, to jest tak, jakby był wybrany przez wszystkich. Że z tego wynikają dla prezydenta oczywiście z jednej strony wielki zaszczyt, ale także godność, obowiązki i wielki autorytet. I dlatego to prezydent Rzeczypospolitej powinien wskazywać kierunki rozwoju kraju. To prezydent Rzeczypospolitej powinien być inspiratorem i współuczestniczyć w przygotowaniu strategii, które będą prowadziły do rozwoju naszego państwa. To prezydent powinien brać za to na siebie odpowiedzialność, bo ktoś musi wskazać, w jakim kierunku będziemy szli, jaką alternatywę wybierzemy. Kładą nam rurociąg, który blokuje w części dostęp do naszego portu i który jest wbrew naszym interesom energetycznym i polskiemu bezpieczeństwu energetycznemu. Jakim prawem w takim razie prezydent Komorowski po 5 latach takiej prezydentury mówi o dialogu? Kiedy przez 5 lat tego dialogu nie było? Kiedy nie było rozmowy z tymi, którzy chcieli referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. A prezydent grzecznie ustawę podpisał rządu PO-PSL. Chociaż sam w wyborach i potem jego kolega partyjny Donald Tusk w kolejnych wyborach obiecywali, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego obligatoryjnie. To zaraz po wyborach parlamentarnych dokładnie to właśnie razem zrobili. Przygotowali ustawę, przepchnęli przez Sejm, a potem prezydent na końcu ją podpisał. I wszystkim Polakom podwyższyli wiek emerytalny, chociaż społeczeństwo tego nie chciało. Nie wolno było tego zrobić prezydentowi. I to jest coś, z czego powinno się wycofać. I trzeba przygotować projekt ustawy, który przywróci do emerytalny. Co będzie z następnym pokoleniem, które urodzi się gdzieś na emigracji w innych krajach? Przecież ci młodzi ludzie mówią tak, my wyjeżdżamy tylko dlatego, że tu się nie da żyć, że tu nie ma perspektyw. To jest tylko i wyłącznie wybór o charakterze ekonomicznym. Więc jest wielkim zadaniem, żeby dzisiaj tą prawdziwą alternatywę właśnie ekonomiczną stworzyć, żeby wyprowadzić Polskę na prostą, żeby doprowadzić nasz kraj do poziomu rozwoju takiego, jak jest przynajmniej zbliżonego do średniej krajów na zachodzie Europy. I dopiero wtedy, panie prezydencie Komorowski, będzie można mówić i myśleć o strefie euro, a nie teraz, kiedy ludzie dostaną po 200 zł, po 200 euro emerytury. Przecież to kpina. Proszę Państwa o wsparcie i wierzę głęboko w to, że razem jesteśmy w stanie zwyciężyć. Dla dobra Rzeczypospolitej, dla dobra nas wszystkich. Dziękuję.